To jest kolejny odcinek Ekstra Quizu, także dla magazynu Gol. Ja nazywam się Michał Zawadzki, a z nami dzisiaj jest Przemysław Świercz. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiemy, kto to, bo nie wszyscy może Państwo znają. Kapitan bandy, która niespełna dwa lata temu zauroczyła, zachwyciła wszystkich kibiców, nie tylko piłkarskich, także nie kibiców. Kapitan amb futbolowej reprezentacji Polski, ćwierćfinalistów ostatniego mundialu, ale wcześniej półfinalistów, także turnieju o Mistrzostwo Europy. Jeszcze raz Przemku witam. Dzień dobry jeszcze raz. I przypominam błyskawicznie, pięć kategorii to piłka nożna ogólnie, reprezentacja Polski, Polacy za granicą, Ekstraklasa dawniej, Ekstraklasa dziś. W każdej kategorii dla Ciebie dwa pytania. Ty decydujesz, czy to są pytania za 1, 3 czy 5 punktów. Raz możesz skorzystać z jokera po usłyszeniu pytania i wtedy oczywiście pytanie drugie. Natomiast przed ostatnim pytaniem zapytam, czy grasz wabank i jaką kwotę punktów dotychczas uzyskanych zamierzasz postawić. Możemy grać? Możemy grać. Mam nadzieję, że poradzę sobie. Na razie Andrzej Strejla na czele klasyfikacji, 35 punktów byłego selekcjonera reprezentacji Polski, a zatem piłka nożna ogólnie. Za ile punktów gramy? No zacznijmy tak na spokojnie od 3 punktów. Pytania za 3 punkty. Kto wygrał Ligę Mistrzów w sezonie 2014-2015? Czy była to A. FC Barcelona, czy B. Real Madryt, czy może C. Bayern Monachium? Real Madryt, tylko nie pamiętam, czy to było ich już drugie z rzędu, czy trzecie. 2014-2015. No, to ale Real Madryt. No, to było łatwe. To była Barcelona. Wygrała z Juventusem 3-1. Ora, junior. A no faktycznie, a dobra. Mecz na Stadionie Olimpijskim w Berlinie, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze, i to był chyba ich ostatni tytuł. I potem... Tak. Potem się zaczął ten czas związany także z finałami z Atletico. Okay. Gramy na 3 punkty. Pytanie numer 2. Który piłkarz ma najwięcej bramek strzelonych w Lidze Mistrzów? Czy jest to Cristiano Ronaldo, czy Lionel Messi, czy może Raul González? Szybka analiza w głowie, powrót do statystyk. No obstawiam, że to będzie Leo Messi, że udało mu się już uzyskać ten tytuł. Jak brzmi odpowiedź? Andrzej Strejlow zaczął od 3 błędnych odpowiedzi. Ty na razie masz 0 punktów po 2. Cristiano Ronaldo ma najwięcej bramek. Ronaldo. W czwórce tych zawodników, którzy mają najwięcej goli, jest ten człowiek, który z wami bardzo sympatyzuje. Robert Lewandowski. Już w najlepszej czwórce. Pierwsze koty za płoty, Przemku. Dobra, jedziemy dalej. Gramy dalej. Reprezentacja Polski. Za ile punktów gramy? Wybrałem za 3, średnio mi poszło. No ale dobra, no jak się bawić, to się bawić. No teraz za 5 punktów podnosimy sobie poprzeczkę. Reprezentacja Polski, tu wszyscy grają za 5 punktów, no bo to nasze w końcu. No to i teraz można się... To był kapitanem biało-czerwonych podczas Euro 2012. Czy to był Robert Lewandowski, czy to był Kuba Błaszczykowski, czy to był Łukasz Piszczek? Tutaj jeszcze Kuba Błaszczykowski. Bingo. Tutaj był Kuba Błaszczykowski. Oczywiście to jest pierwsze 5 punktów dla Ciebie. I pytanie drugie, też za piątkę? Tak. Jak idzie, to idzie. Które miejsce reprezentacja Polski zajęła w pierwszej edycji Ligi Narodów? Czy było to miejsce pierwsze, czy miejsce drugie, a może miejsce trzecie? To jest ta poprzednia edycja Ligi Narodów, pierwszy turniej. Dobra, strzelam. Na pewno na pudle. Jeżeli na pewno na pudle, to strzelam miejsce trzecie. Tak, miejsce trzecie, brawo. A zatem masz już 10 punktów. Nadrobiłem. Tak jak te pierwsze koty za płoty, a później będzie już tylko dobrze. Polacy za granicą. Czemu? Za ile punktów gramy? No, skoro w wcześniejszej kategorii za 5 nam wyszło, to próbujemy dalej za 5 punktów. Uwaga! Pierwsze pytanie za 5 punktów. Który z tych Polaków nie zagrał nigdy w Ekstraklasie Polski? Czy to był A. Piotr Zieliński, czy to był B. Łukasz Piszczek, a może C. Karol Linetty? Szybciutko myślę.
w Ekstraklasie. Tak. Wydaje mi się, że Łukasz Piszczek nie zagrał w Ekstraklasie. Że on nie. Widzę po minie, tak, że nie. Absolutnie nie! Grał w Zagłębiu. Kurczę. Piotr Zieliński jest tym zawodnikiem, którego nie oglądaliśmy w Ekstraklasie. Ten chłopak wyjechał bardzo wcześnie. Od razu, tak? Tak. Karolin Netty grał oczywiście. A Karolin Netty gdzie grał? W Lechu Poznań. W Lechu Poznań. No dobra. No to nie udało się tym razem. Za 5 punktów gramy dalej? Dalej za 5 punktów. To jest ciekawe pytanie, które zostało ostatnio trochę zaktualizowane. Mhm. Ilu Polaków wygrało Ligę Mistrzów, dawniej Puchar Europy? Czy to było dwóch Polaków? Czy to było 5 Polaków? A może 4? Możesz sobie głośno wyliczać. Nie, no, sobie tak. To dwóch... Dwóch nie, no bo na pewno Zbigniew Boniek, na pewno Robert Lewandowski i na pewno Jerzy Dudek. I teraz... Brawo. I tropem bramkarzy bym poszedł, jeśli mogę ci podpowiedzieć. I właśnie jako czwarty Przemysław Tytoń chyba coś, nie? Za wysoko postawimy poprzeczkę. Nie nazwiska są tutaj no, jeszcze odpowiedzi, tylko cyfra. 2, 5 czy 4? No to skorzystam z tej podpowiedzi i odpowiedź brzmi 4. Widzę po oczach, że nie trafiłem. 5. Zbigniew Boniek, dobrze. Potem był Józef Młynarczyk. Potem był Jerzy Dudek. Potem był Tomasz Kuszczak, który był rezerwowym w 2008 roku w Moskwie, kiedy Manchester grał z Chelsea i John Terry się poślizgnął, wykonując 11. A ostatnio Robert Lewandowski. No tak. No, czyli trzeba było jeszcze dalej iść. Na 10 punktach, a przechodzimy do kategorii Ekstraklasa dawniej, czyli troszeczkę historii. Za piątkę? Nie, schodzimy na 3. To jest trudna kategoria, bo tutaj trzeba troszeczkę pogrzebać w pamięci. Za 3 punkty. Za jaką kwotę Robert Lewandowski przenosił się z Lecha Poznań do Borussii Dortmund? Czy to było 4,5 miliona euro? Czy to było 8 milionów euro? A może to było 10 milionów euro? Nie wiem dlaczego, ale chodzi mi tutaj taka kwota po głowie jak 4,5 miliony euro. Gdzieś tam ona mi się parę razy przewinęła w artykułach, więc posłucham się tego głosu w głowie. Gdyby był telefon do przyjaciela, mógłbyś zadzwonić do Roberta i zapytać, ale... ale chyba jeszcze jest na urlopie, więc nie odbiera. Tak, ale odpowiedź jest jak najbardziej dobra. 13 punktów na twoim koncie, 4,5 miliona. Przecież do tej pory taki rekord transferowy Ekstraklasy nie sięga nawet tych pozostałych kwot, prawda? I krążymy gdzieś tam wokół 7 milionów, także jak widzisz, odpowiedź jest poprawna. Za 3 punkty drugie pytanie również. Która drużyna stawała na podium Ekstraklasy najwięcej razy? Czy była to A, Legia Warszawa, czy B, Ruch Chorzów, czy C, Górnik Zabrze? Nie mówimy o tytułach mistrzowskich, ale o podium ogólnie. Bo żeby ci podpowiedzieć, powiem, że zgodnie z oficjalnymi danymi Polskiego Związku Piłki Nożnej, wszystkie te 3 kluby mają po 14 tytułów Mistrza Polski. Każdy z nich. Mistrza Polski. Ale któryś z nich był najwięcej razy na podium. Kurczę, kategoria to jest historia Ekstraklasy, więc to trzeba sięgnąć daleko. Jest taki klub, który po wojnie nigdy nie spadł z Ekstraklasy. I to jest moja podpowiedź. No dobrze, no to wstawiam, że Ruch Chorzów, bo Górnik Zabrze spadł. A Ruch Chorzów gra teraz w trzeciej lidze, proszę pana. I wychodzi moja niewiedza. Dobra, mogę cofnąć od... Legia Warszawa była 40 razy na pudle. No właśnie, ale kurczę, jednak miałem to... 13 oczek. Zaczynamy teraz kategorię Ekstraklasa dziś. Przypomnę, że masz cały czas Jokera. Mhm. I przypomnę przed ostatnim pytaniem, że możesz zagrać wabank. Ekstraklasa dziś to już troszkę łatwiej, zatem spróbuję cię namówić na grę za 5 punktów. Namówiłeś mnie, skoro jeszcze mam Jokera, to idziemy. Okej, świetnie. Sezon 2019-2020, czyli ten ostatni, taki trochę i dziwny sezon związany z pandemią koronawirusa. Który zawodnik miał najwięcej asyst w tym sezonie? Czy to był Jorge Felix z Piasta Gliwice? Czy to był Dani Ramirez, który grał połowę sezonu w ŁKS-ie, połowę w Lechu Poznań? Czy C, Filip Starzyński, Zagłębie Lubin? Trochę strzelam,
ale wydaje mi się, że odpowiedź B. Dani Ramirez. Tak. To nie był Dani Ramirez. To nie był Dani Ramirez. Starzyński. Miał 12 ostatnich podań. Czyli ślepy. Dani Ramirez to genialny piłkarz, który zagrywa nieszablonowo, zdobywa piękne bramki, ale tym, który najwięcej asyst zanotował w poprzednim sezonie, był Filip Starzyński. 13 punktów po 9 pytaniach oznacza, że możesz skończyć z 13, 15, 26, jeśli zagrasz wabank o pełną kwotę, bądź zerem. Nie musisz zainwestować w grę wabank wszystkich 13 punktów. Możesz zainwestować 8, 9, 10, 6, 7, czyli więcej niż ta standardowa pula 5 punktów. Dobrze, i rozumiem, że jeszcze w ostatnim pytaniu mogę wykorzystać swojego jokera. Czy to już tak. Nie? Tak. Tak, możesz wykorzystać jokera. No dobrze, to skoro mam 13 punktów, zostawmy sobie 5 na koncie, to gramy za 8. Dobrze liczę? Tak. To by oznaczało, że na pewno nie będziesz ostatni, nawet jeżeli nie będziesz znał prawidłowej odpowiedzi na ostatnie pytanie, bo zostaniesz tak. Z 5 punktami. Przypomnę, Jan Tomaszewski na razie. Jan Tomaszewski to podsumował krótko. Na mojej pozycji, jak się skończy na 0 z tyłu, to jest idealnie. No i teraz. Wybrnął z tyłu. Ale ma 0 z tyłu. Sezon 2018-19, czyli wracamy do poprzednich rozgrywek, nie tych ostatnich, tylko jeszcze poprzednich, tych pełnych rozgrywek Ekstraklasy. Kto był liderem po rundzie zasadniczej, czyli po 30 kolejkach? Przypomnę, że na koniec sezonu mistrzem był Piast Gliwice. Ale kto był liderem po 30 kolejkach? Legia Warszawa, Piast Gliwice, a może z innej parafii Legia Gdańsk. No mam tego jokera jeszcze. Ale pomyśl, bo może to nie jest takie trudne pytanie. Chociaż nic nie chcę sugerować. Absolutnie nie sugeruj się teraz moim zdaniem, bo grasz wabank. I joker do dyspozycji. Joker do dyspozycji. Nie wiem, no chodzi mi po głowie, że przez... że i na półmetku Piast Gliwice był liderem. Nie mówimy o półmetku, mówimy o 31 kolejkach, czyli przed podziałem na grupę mistrzowską i grupę spadkową. Okay, czyli po sezonie zasadniczym 30 kolejek. Czyli, a do wyboru mam Legia Warszawa, Piast Gliwice i? Legia Gdańsk. I Legia Gdańsk. Dobra, wykorzystam jokera i poproszę kolejne pytanie. Na czyim stadionie swoje mecze rozgrywał w sezonie 2019-20, czyli wracamy znowu do rozgrywek ostatnich, zespół Rakowa Częstochowa? Czy to był stadion Rakowa? Czy to był stadion Górnika Łęczna? A może odpowiedź C, stadion GKS-u Bełchatów? Tak. Miało być łatwiej, nie? Tu, tak, tak. Wychodzi niewiedza z Ekstraklasy. Jeszcze raz powtórzę. Poprzedni sezon rozgrywek Ekstraklasy. Beniaminek Graków Częstochowa. Czy rozgrywał swoje mecze na stadionie? A. Częstochowie. B. Czy to był stadion Górnika Łęczna? Czy C. Czy to był stadion GKS-u Bełchatów? Pokombinuj, geografia, takie rzeczy. Obstawiam. No, możesz odpowiedzieć. A. Ile mogę odpowiedzieć? Geografia tutaj troszeczkę będzie. Geografia. Kurczę, gdzie ja mam mapę pod ręką? Górnik Łęczna? Zły strzał. Ach, i zostało mi. Częstochowy do Łęczny to kawał drogi. Na pewno nie grali u siebie, bo ten stadion nie spełnia wymogów. Teraz ogłoszono przetarg. Ten przetarg został rozstrzygnięty. Stadion będzie podlegał przebudowie. GKS Bełchatów. W tym sezonie też Raków cały czas gra na stadionie GKS-u Bełchatów. I będę wiedział i zapamiętam to. Przemek Świecz, 5 punktów. Będziesz przed Janem Tomaszewskim. To na pewno. No cóż, życzę kolejnym zawodnikom w tym quizie, żeby ten mój rekord 5 punktów oczywiście pobili. Znaczy rekord, może nie rekord, tylko mój rezultat. O tak. Przemku, to ja w takim razie w imieniu tej kibicowskiej, nie tylko piłkarskiej Polski, naszej futbolowej, amfutbolowej reprezentacji. Życzę wielu sukcesów i tak jak zdobyliście nasze serca przed niespełna 2 latami na boiskach Meksyku, tak cały czas. One biją także dla reprezentacji amfutbolowej. Jesteśmy z Wami. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo za słowa, dziękuję bardzo za wsparcie i co, i do zobaczenia na boisku.